Piwo, ser i dobra muzyka to przepis na prawdopodobnie najlepszy tego typu festiwal na świecie. Ci, którzy w ubiegły weekend odwiedzili twierdzę w Srebrnej Górze, mogą to tylko potwierdzić. Zapraszamy na relacje i opowieści producentów o tym, jak tworzą swoje wyjątkowe piwa i sery. Cześć, ja jestem Adam Plebanik, a zwany także na Instagramie jako Adam z Żuka. A wy sobie sprawdźcie piwo z Żuka i na Facebooku, i na Instagramie, a także naszą stronę internetową. Na samym początku nasze piwo było takim standardowym piwem częstochowskiego ruchu klasyków, gdzie ruch ten zrzesza, prawda, miłośników właśnie starych samochodów, takim jak jesteśmy my. No i co, no zrobiliśmy jedno piwo, które miało być na chwilę, a okazało się, że jest takim hitem, że trzeba zrobić drugie i trzecie. No i w tym momencie w naszym portfolio jest kilkanaście różnych piw. No i jeździmy po Polsce, sprzedajemy, jesteśmy w sklepach, jesteśmy na festiwalach. Dobre piwo, czy jest jakiś uniwersalny przepis? Nie da się, jest tyle różnych rodzajów piwa, tyle gatunków i podgatunków piwa, że nie ma czegoś takiego jak piwo idealne. Jeżeli ktoś mi mówi, że ej, ja nie lubię piwa, ja to wolę coś tam, prawda, to ja takiego człowieka nie uznaję. Okej, szanuję jego wybór, ale po prostu wiem, że on nie spotkał swojego gatunku, swojego piwa, które by mu zasmakowało, bo jest tyle różnych piw, że każdy naprawdę jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Także nie ma czegoś takiego, że ja nie lubię piwa. Nie znalazłeś swojego. Jest super, super, polecam. Bardzo dobre piwko, polecam. Przyjeżdżamy tutaj co roku, bardzo nam się podoba, co roku jest tak naprawdę coraz lepiej. Jeżeli jest pogoda, muzyka, piwo, to czego chcesz więcej? Jest wspaniale po prostu. Każdy ser próbuje zrobić jakimś się dowiem nazwie, także staram się uczyć i szukam swojego sera. Myślałam, że będę robić kiedyś jeden, dwa gatunki sera, teraz robię chyba ich 15. Już na przykład o taki camembert potrafię zrobić. O, nie, już wygląda jakoś. Ważymy różne piwa. To jest tak, że to co chcemy, to ważymy. To co czasami też ludzie chcą od nas, to też ważymy. Powiedzmy o tych najbardziej popularnych? W chwili obecnej? W chwili obecnej to jest klasyczny Pils. Znaczy klasyczny Pils. Po prostu Italiano Vero. Piwo, które po prostu bardzo nam się, że tak powiem, udało. Zostało bardzo fajnie odebrane w jakby światku piwnym. Nawet Tomek Kopera z blogu Kopera.com powiedział, że jest to sztos, więc usiadło bardzo fajnie. Trafia to w bardzo fajne miejsca we Wrocławiu chociażby, do fajnych restauracji, gdzie okazuje się, że jest fajnym piwem po prostu do obiadu, przypuśćmy. Nie, ale oprócz tego ważymy, nie wiem, IPy, APy, teraz mamy Sauera, czyli cześć siostrę, bardzo różnie. To naprawdę to, co chcemy, to czasami po prostu siedzimy i mówimy, ej, dobra, teraz ważymy to. Szczęście. My jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, także szczęście nam sprzyja. Zapowiadano deszcze, burze, a u nas piękna pogoda, muzyka, wspaniałe piwka, bardzo dobre sery, także zabawa naprawdę przednia, naprawdę. Nie ma wątpliwości, że to sery tworzone z pasją. To powiedzmy trochę, czy jest jakiś uniwersalny przepis na dobry ser? Czas. Przede wszystkim czas. Czas to jest najlepszy, tak, najlepszy przepis, cierpliwość, chęci i trzeba robić to z serca dla przyjemności. A siłą taką napędową jest na pewno zadowolenie klientów i opinie, tak? Właśnie o to chodzi, żeby tu było życie, żeby tu były fajne imprezy z fajnym pomysłem. I Święto Piwa i Sera jest właśnie taką fajną imprezą we wspaniałym miejscu, z doskonałym pomysłem i mam nadzieję, że ona się będzie tylko rozwijała. Mamy tutaj turystów z różnych stron, nie tylko z gminy Staszowice, nie tylko z powiatu ząbkowickiego, ale również i z powiatów sąsiednich i dalej. Na twierdzy już tłumy turystów i z tego bieżącego zwiedzania, ale również tych, którzy przyjechali po to, żeby tutaj napić się właśnie tego lokalnego piwa, czy tego lokalnego, spróbować tego lokalnego sera. Także wydarzenie, które już na trwałe wpisało się w kalendarz twierdzy srebrnogórskiej. Dzisiaj po raz piąty. Mam nadzieję, że kolejne będą równie udane. Browarników z książęcego browaru Nysa zapytaliśmy m.in. o produkcję piwa bezalkoholowego. Jest najtrudniejsze piwo do uważania. Wbrew temu, że jest bezalkoholowe, najtrudniej go zrobić. I nie zawsze wychodzi wszystkim. Nam zaczęło wychodzić. Są bardzo delikatne w tym piwie. Wymagają naprawdę precyzji. Pieszczot i dezynfekcji.
No tutaj musi być zachowana naprawdę... My jesteśmy z telewizji sudeckiej, ale tutaj w rękach widzę piwo Sudety. Czym się wyróżnia? No piwo Sudety jest dedykowane przede wszystkim dla turystów. Jest o niskiej zawartości alkoholu, jest na bazie amerykańskich chmieli, jest takim piwem orzeźwiającym, lekkim. Przede wszystkim lekkim, orzeźwiającym piwem. Do tego sery nie byle jakie i producenci mają na to niepodważalne dowody. Większe do tej pory osiągnięcie, jakie tutaj mamy na swoim koncie, to jest nagroda na Święcie Serowarskim we wrocławskich Partynicach w zeszłym roku, które się odbyło. Udział brało 30 serowarów i nasza Gołda Owcza zdobyła tam pierwsze miejsce oraz Grand Prix Festiwalu, czyli została ogłoszona serem roku 2020. To sprawdzamy jeszcze, co kryje się pod nazwą Zapestowa. Na koza. Rzemiosło swoje uprawiam zgodnie z tradycją, można powiedzieć. Generalnie szanuję również tradycje serowarskie, natomiast staram się trochę to przetworzyć, bo uważam siebie za jednak przedstawiciela młodego pokolenia. Nawiązuję do tego oczywiście, jak było robione to wcześniej, ale staram się do siebie oddać mały, powiedzmy, twist. Tak? Także ricottę kozią mamy, ale podajemy ją razem z pesto, które robimy sami i nazywamy to zapestowaną kozą. Browar Świdnica i hasło reklamowe Good People Drink Good Beer. No to powiedzmy, jakie to dobre piwo piją w Browarze Świdnicy? Przede wszystkim to jest pilsner, ale sekretem jest chyba brak pasteryzacji tego piwa, bo jednak ta informacja, która jest ogólnie dostępna, że pasteryzacja psuje piwo, może nie, może zmienia jego smak, to jest clue tego hasła. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no to ludzie bardzo chętnie sięgają po klasyczną pszenicę. Lager klasyczny, to jest 10. I porter, mimo tak gorącej pogody, takiego upału, doskonale się sprzedaje. Jak rozmawiamy tutaj z browarnikami, mówią, nie ma uniwersalnego przepisu na piwo, ale każdy dokłada coś innego od siebie. Co dla Was jest najważniejsze przy produkcji piwa? Zdecydowanie ilość chmielu. Dobra zabawa trwała na twierdzy do późnych godzin nocnych, a my zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenia. Szczegóły na fanpage'u Twierdza Srebrna Góra i na stronie forty.pl.